W kolejnym odcinku Zdrowie i Rodzina poruszymy bardzo ważny temat. Temat związany z chorobą, która nazywa się toksoplazmoza, która jest bardzo niebezpieczna dla kobiet ciężarnych. Natomiast na ten temat będziemy rozmawiać ze znaną już Państwu panią weterynarz, lekarz weterynarii, panią Martą Malinowską, z którą rozmawialiśmy wielokrotnie. Myślę, że ostatnio jakieś pół roku temu w ramach programów, które realizowaliśmy ze Zespołem Szkół Informatycznych, właśnie pani weterynarz, pani Marta uczy tam przedmiotów zawodowych związanych właśnie z weterynarią w Technikum Weterynarii. Witam bardzo serdecznie, pani Marta. Dzień dobry. Prowadzi pani też własny gabinet, więc na pewno się pani spotyka z takimi zapytaniami od przyszłych mam albo od kobiet planujących ciążę, a właściwie też w ramach spotkań w Słupskiej Szkole Rodzenia. Co z tą toksoplazmozą? Najpierw może zacznijmy od tego, co to takiego jest. No jest to choroba pasożytnicza. Jest to zoonoza, więc to jest choroba, którą ludzie mogą się zarazić poprzez kontakt ze zwierzętami. No jest to w zasadzie, uznaje się, że to jest jedna z najczęściej występujących chorób pasożytniczych. No jest niebezpieczna, tak jak pani powiedziała, najbardziej dla kobiet w ciąży. W zasadzie mogą na nią zachorować wszystkie zwierzęta, w tym ludzie, ale jakby no niezbędnym elementem dla rozwoju tego pasożyta są niestety, ale nasi milusińscy, czyli koty. Koty, a u pani na rękach kot Bąbelek, przepiękny tak, kot. Tak, Bąbelek, tu się pokazuje. On zdrowy jest. Tak, Bąbelek jest zdrowy. No niestety tak trochę spadło na koty, że tak powiem, jeżeli chodzi o tą chorobę, że to jest ich wina. No koty no niestety no są niezbędne, tak jak mówiłam, do zamknięcia cyklu rozwojowego tego pasożyta, ale nie tylko od kotów się możemy zarazić. No najczęściej do zarażenia wbrew pozorom dochodzi poprzez kontakt na przykład z niedogotowanym mięsem, najczęściej wieprzowina, jagnięcina, więc kobietom w ciąży po prostu zaleca się jeść mocno dogotowane, tak, i usmażone mięso, nie jest grillowanego mięsa ani mięsa surowego. Tak samo myć warzywa, myć owoce, bo na nich też może znajdować się pasożyt, szczególnie takie działkowe, gdzie żyją koty wolnożyjące. Można powiedzieć tak, jeżeli chodzi o koty, nasze koty domowe, jeżeli mamy kota, który nie wychodzi, który nie poluje na gryzonie, nie poluje na ptaki, który nie je surowego mięsa, który jest zdrowy i zadbany, to nie ma szans na to, żeby taki kot był dla nas zagrożeniem. A można jakoś przebadać kota pod tym kątem? Tak, możemy kota pod tym kątem przebadać, możemy zbadać kał, możemy zbadać krew, czy miał kontakt kiedyś na przykład z pasożytem. Jeżeli mamy kota, który wychodzi, tak, który jest kotem polującym, wychodzącym albo je surowe mięso, to po prostu na ten czas można go rzeczywiście zbadać, tak, wcześniej. Można też poprosić kogoś, bo do zarażenia dochodzi poprzez kontakt z kałem kota, ale kot musi być chory, tak, żeby wydalać takie pasożyty. Jeżeli mamy kota zdrowego, no to nie ma takiej opcji. Więc w trakcie czyszczenia kuwety po prostu trzeba zachować po prostu higienę, tak? Możemy używać rękawiczek, możemy poprosić o to jakąś inną osobę. Poza tym, jeżeli czyścimy kuwetę codziennie, to też nie ma opcji takiego zarażenia, bo pasożyt potrzebuje no, minimum 2 dni w temperaturze pokojowej, żeby mógł być dla nas niebezpieczny. Więc jeżeli czyścimy codziennie, zachowujemy higienę, myjemy ręce, używamy rękawiczek, to też nie ma szansy na to, żeby się zarazić. Poza tym większość ludzi, większość kobiet, jak się okazuje, jednak przechodziła toksoplazmozę. Więc warto wykonać na początku ciąży albo przed planowaniem zajścia w ciąży, wykonać takie badanie i po prostu mieć święty spokój, że jesteśmy już chronieni, bo przechorowanie daje nam odporność. A jak to jest właśnie jeszcze z innymi zwierzętami? Z psami, które niestety, albo całe szczęście, mają możliwość wychodzenia na dwór, więc wychodzą i mają kontakt chociażby z odchodami kotów. One się mogą zarazić i potem przenosić? Teoretycznie wszystkie zwierzęta, wszystkie ssaki mogą się zarazić, ale nie są one niebezpieczne dla nas w taki sposób jak koty. To jednak koty tutaj są tym ostatnim jakby elementem i kontakt z ich kałem. Więc psy nie. Psy nie zarażą się, ale no
istnieją też inne choroby, inne pasożyty od w ogóle zwierząt, więc to, co zalecam kobietom w ciąży, to po prostu higiena, tak? Myjmy ręce po kontakcie ze zwierzętami, szczególnie takimi, które nie są nasze i tyle. I tyle. I to najważniejsze, czyli zachowanie higieny i spokoju. Nie eliminujemy tak. zwierząt, nie oddajemy nie, do cioci, spokojnie. Babci, jak jesteśmy w ciąży. Plus to regularne odrobaczanie swoich pupili, tak? Jakieś wizyty kontrolne, żeby sprawdzić stan zdrowia, plus higiena i naprawdę nie ma się czego bać. I tym właśnie akcentem zakończymy. Nie ma się czego bać, zwierzęta są wśród nas, kochają nas i my też jesteśmy zobowiązani je kochać. Dlatego myślę, że zwierzęta też nas chronią przed wieloma chorobami. Tak. Także tak właśnie. I odparniają nas na wiele chorób. Nie pozbawiajmy się kontaktu z nimi, bo no to są nasi milusińscy, no więc... Moim Państwa gościem jest Agnieszka Świeżyńska, kierownik Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej SPM ZOS w Słupsku. Dzień dobry Pani kierownik. Dzień dobry Panu. Czy laboratorium w czasie koronawirusa pracuje mniej czy bardziej intensywnie? Czy być może koronawirus nie ma żadnego wpływu na Państwa pracę? Oczywiście, że ma. Koronawirus ma wpływ na wszystko, na każdy aspekt naszego życia. Jest odrobinkę mniej pacjentów prywatnych. No wiadomo, strach krąży. Po Słupszczanach również, natomiast pracy mamy podobnie, tak? Przykładamy się do niej tak jak zawsze. Oprócz tego nasz telefon jest aktywny dla pacjentów, jeśli chodzi o numery, kody PIN recept, także u nas można receptę zamówić, także staramy się koleżankom pomagać jak możemy. Są takie schorzenia, gdzie wyniki są absolutnie niezbędne. Oczywiście, oczywiście, między innymi koronawirus, tak? Jest schorzeniem, bez wyniku nie postawimy właściwej diagnozy. Objawy są podobne do objawów innych chorób, w tym grypy. I ciężko czasami zróżnicować tą jednostkę chorobową. Tak samo wszelkie choroby hematologiczne. Do nich niezbędna jest morfologia, rozmaz barwiony i później dalsza diagnostyka. Wiele chorób ma wspólne objawy. Często mylimy jakieś reumatyczne choroby, gdzie tak naprawdę czai się w nas borelia. I tu też diagnostyka przychodzi z pomocą. Celiakia, która jest bardzo szeroką chorobą, zajmującą wiele układów i mającą wiele objawów, bez właściwej diagnozy bywa ciężko ustalić, że to naprawdę jest tylko i wyłącznie nietolerancja glutenu. Kto tutaj może przyjść i jakie wyniki, mówiąc kolokwialnie, zrobić? Przyjść do nas może każdy, zapraszamy. Robimy dosyć duży panel badań. Przyjść może i mały pacjent, i starszy pacjent, i chory pacjent, i zdrowy pacjent w celu profilaktyki. I tu mamy także ofertę pakietów badań laboratoryjnych. Jeżeli ktoś przychodzi w celu wykonania badań prywatnych, profilaktycznych i tak do końca nie wie, co on by chciał zrobić, a dużo jest takich pacjentów, którzy mówią, że chcą badania z krwi. Tutaj wychodzimy naprzeciw, mamy pakiety badań skierowane dla odpowiednich grup osób, a także pakiety narządowo-specyficzne. Czyli? Czyli pakiet tarczycowy, pakiet wątrobowy, pakiet nerkowy. Mamy pakiety dla seniorów pań i dla seniorów panów. Mamy pakiet dla osób aktywnych, też często, gęsto sportowcy uważani za ogólnie zdrowych, jednak mają jakieś tam dolegliwości, z czymś się zmagają, a nie wiedzą, jak do tego dociec, tak? I co powinni sobie zrobić, żeby wiedzieć, czy wszystko u nich jest w porządku. Praca diagnosty to jest współpraca. To jest ciągła współpraca z lekarzem i ciągła współpraca z pacjentem. Rozmawiamy często, wypytujemy się o różne dziwne rzeczy czasami, jeśli chodzi, patrząc ze strony pacjenta. Natomiast tak się takie staramy... Takie rzeczy, które mogą nas zaskakiwać, takie tak. pytania. Natomiast wiemy, o co pytamy i dlaczego pytamy i staramy się nie naciągać, bo to też chodzi, a dobrze wcelować z diagnostyką, tak? Gdzieś tam podpowiedzieć właściwy panel badań i co najlepiej byłoby sobie oznaczyć, żeby to nam coś powiedziało, żeby była jakaś informacja zwrotna. Większość wyników jest w ten sam dzień, oczywiście. Czekamy na badania w zakresie alergii, w zakresie borelii. To jest kwestia 2 tygodni maksymalnie, tak? Reszta badań jest wykonywana na miejscu, jest wykonywana w ten sam dzień i wynik można w ten sam dzień odebrać. A jak z dostępnością tych badań? Czy na same badania też trzeba czekać? Czy przychodzę, umawiam się na konkretny termin, nieodległy
i się dzieje. To znaczy przychodzę przygotowany rano na czczo, przychodzę do nas w laboratorium, rejestruję się i jest od razu pobierana krew. Zależy tylko od kolejki. No kolejki nie są zbyt duże teraz, także czas oczekiwania jest naprawdę niewielki. Przychodni SPM ZOZ-u jest w Słupsku kilka jeszcze. Czy tam też są podobne laboratoria? Czy te wszystkie, ci wszyscy pacjenci spływają właśnie do Państwa? Dokładnie. To my jesteśmy laboratorium, jesteśmy jedyni. W innych przychodniach dostępne są punkty pobrań, z których probówki bardzo szybko panem kurierem przyjeżdżają do nas. I tutaj wykonywane są analizy. Dzisiaj w ramach programu Zdrowie i Rodzina spotykamy się w poradni uroginekologicznej z lekarzem ginekologii, z doktorem Markiem Piliszczukiem. Witam bardzo serdecznie. Witam. Spotykamy się w takim ciekawym, nowym dla Słupska miejscu. No właśnie, kiedy powstała ta specjalistyczna poradnia? Poradnia ta powstała dzięki dyrekcji miejskiego ZOZ-u, bo niestety taką poradnię trzeba wyposażyć w sprzęt, trzeba mieć na to pieniążki. No i te pieniążki się znalazły i jeżeli mamy taki sprzęt, to można taką poradnię było utworzyć. Uroginekologia jest to taki temat, który do niedawna był tematem tabu. Często panie o problemach nietrzymania moczu, obniżenia narządu rodnego nie mówiły swoim lekarzom. Teraz są już bardziej odważne, ale mimo wszystko nie wszystkie o tym opowiadają. I panie opowiadały to swojemu lekarzowi rodzinnemu, opowiadały swojemu ginekologowi, opowiadały urologowi, opowiadały jeszcze lekarzom innym specjalizacji i tak prawdę mówiąc nie wiadomo, kto miał się tą pacjentką zająć. Dlatego wzorem innych miast chcieliśmy też taką poradnię stworzyć, żeby pacjent miał kompleksową obsługę przez ginekologa, przez urologa i przez fizjoterapeutę, bo nie zapominajmy, że po leczeniu operacyjnym bardzo ważna jest rehabilitacja, jak również i w niewielkim nietrzymaniu moczu nie od razu sięgamy po skalpel i operujemy, tylko próbujemy również metodami zachowawczymi takie nietrzymanie moczu zlikwidować. Czy to przez rehabilitację, czy to sprzętem, który do tego służy, a który mamy tutaj na wyposażeniu. Podstawowym sprzętem w poradni uroginekologicznej jest aparat USG. Tym aparatem możemy zobaczyć pęcherz moczowy, cewkę moczową, możemy zobaczyć, jak obniża się nam ta cewka moczowa podczas parcia przez pacjentki. Wykonujemy różne próby kaszlowe i wtedy w aparacie USG widzimy narząd rodny, widzimy pęcherz, cewkę, widzimy dolny odcinek jelit i możemy ocenić, z jakim typem, jakim rodzajem obniżenia narządu rodnego się spotykamy. Drugim sprzętem to jest laser. Tym laserem będziemy mogli, tymi końcówkami, będziemy mogli rewitalizować pochwę. Będziemy mogli wzmocnić pochwę, żeby te niewielkie nietrzymanie moczu nie dochodziło do tego niewielkiego nietrzymania moczu. Laserem możemy oczywiście likwidować nietrzymanie moczu niewielkiego stopnia. Następnym urządzeniem, również służącym do rewitalizacji pochwy, które służy do powodujące wzrost napięcia ścian pochwy, to jest aparat HIFU. To jest to samo co laser, tylko HIFU jest oparte na ultradźwiękach. Te ultradźwięki powodują nam, że bardziej głęboko sięga wiązka ultradźwięków niż laser i zabieg jest bardziej skuteczny. I jeszcze jeden aparat, to jest aparat do badań urodynamicznych, tu już domena urologa, badanie urodynamiczne też nam odpowie, z jakim rodzajem nietrzymania moczu, czy w ogóle z nietrzymaniem moczu mamy do czynienia. Na razie poradnia pracuje w systemie komercyjnym.
chcieliśmy podpisać umowę z Narodowym Funduszem, być może, że taką umowę podpiszemy, jak się Narodowy Fundusz zgodzi i będziemy pracować bezpłatnie. Na razie jest to poradnia niestety odpłatna. Poradnia jest czynna dwa razy w tygodniu. Raz w tygodniu przyjmuję ja i raz w tygodniu przyjmuje dr Weli Wegbe. Poradnia jest czynna we wtorki, przyjmuje ginekolog, w czwartki przyjmuje urolog. Od godziny 15 zapraszamy wszystkie panie, które ten problem mają. Do przychodni przy ulicy Łokietka, drugie piętro i są tabliczki wywieszone, łatwo będzie można trafić.